Drodzy Państwo, zgodnie z obietnicą przed przerwy zajmiemy się teraz sprawą kandydatów obywatelskich, potencjalnych, tych, którzy się już zgłosili, albo tych, którzy mogliby się zgłosić. Raz jeszcze przywitam moich, ale przede wszystkim Państwa gości: Beata Maciejewska, Lewica, Miłosz Motyka, PSL, Jan Strzeżek, Porozumienie, Jarosława Gowina. Wiem, jak wygląda to gorące pytanie. Mogą Państwo się oburzyć, mogą Państwo zastanowić się, czy na pewno bąbelki szampańskie nuty nie uderzyły do głowy telewizji w Polsce.pl. Pytamy, czy Magda Gessler wygrałaby wybory prezydenckie, szukając kogoś, kto mógłby połączyć Polaków ponad podziałami partyjnymi, jak próbuje dzisiaj to robić Szymon Hołownia. No i czy kandydat obywatelski ma dzisiaj szansę przebić się przez te partyjne mury wzniesione przez Platformę, PiS, PSL, Lewicę i inne ugrupowania? O tym wszystkim w tej dyskusji. Zanim jednak głos w studiu nasi goście, no to krótka sonda o szansach i w ogóle o Szymonie Hołowni. Szymon Hołownia, mówi pani coś to nazwisko? Mówi. Jakie skojarzenia? Religijne. Mogłaby pani na kogoś takiego zagłosować, bo ten pan rozważa start w wyborach prezydenckich? Chyba musiałabym nieco o nim więcej wiedzieć niż tylko to, co mi się kojarzy. Z samych skojarzeń raczej nie. Tak, kojarzę tego pana. Jakie skojarzenia wywołuje? Pozytywne. Jest genialny, wręcz dowcipny. A jako polityk? Nie wiem jakie ma poglądy. Bardzo dobry, jak najbardziej, może być. Fajny, mądry człowiek. A z czego go pan kojarzy tak najbardziej? Z programów telewizyjnych, z TVN-u. Nie znam człowieka. Sympatyczny, miły, nie wiem czy tolerancyjny. A na koniec się zapytam, ma szansę z Andrzejem Dudą, czy to nie ten format? Oj, myślę, że ma, z Andrzejem Dudą na pewno. Pierwszy raz słyszę to nazwisko. Co to jest? Prezenter TVN. Będzie chciał powalczyć o prezydenturę Polski. Wie pan, ja uważam, że miejsce raczej prezentera telewizji jest w telewizji. No, fajne. Część osób nie zna Szymona Hołowni, część kojarzy go bardzo dobrze, inna z uśmiechem podchodzi do tej kandydatury. Pytanie jest następujące. Czy faktycznie mamy w Polsce zmęczenie duopolem Prawa i Sprawiedliwości i Platformy, bo tak definiuje scenę polityczną dzisiaj Szymon Hołownia? Jak czytamy w jego wpisie na Facebooku, PiS i Platforma, PiSu i Platformy za 10 lat nie będzie, problemy narosną. Jarosław Kaczyński nie jest wieczny, PiS bez niego na czele nie przetrwa roku, a Platformy może zaś nie być znacznie szybciej. Czy faktycznie Polacy, jak chce tego Hołownia, są zmęczeni dzisiejszym układem, układanką sceny politycznej? Pani poseł. Nie sądzę. To znaczy, oczywiście, jakby dominacja PiSu jest męcząca dla tego elektoratu, który jest mu przeciwny, ale przypomnę, że do Sejmu tej kadencji dostały się wszystkie ugrupowania. 99,9% osób, które głosowały, ma dzisiaj swoją reprezentację w Sejmie. Dostała się Konfederacja, dostała się Lewica. Pośród posłów, którzy są około setka, to są osoby zupełnie nowe i ale też może to było trudno głosowanie jest na mniejsze zło, jak chce tego Hołownia. Może to wszystko był taki wybór, no jak już nie mam ale na kogo. Nie możemy już dzisiaj mówić o tym, że jest taki totalny duopol. W tym momencie nie możemy tak powiedzieć. Możemy powiedzieć tyle, że jest coraz więcej sił politycznych i że Polacy jakby rozumieją teraz, czy chcą tego, żeby móc jakby spojrzeć i wybrać tych, którzy chcą najbardziej. Kiedyś głosowano na mniejsze zło, dzisiaj się głosuje na większe dobro, że tak powiem. Czyli jak ktoś jest za jakimiś postulatami, to wybiera te, a szczególnie w pierwszej turze, moim zdaniem tak będzie, że będą wyborcy głosowali na tego kandydata czy kandydatkę, która będzie najbliższa ich poglądom, a nie, że będą kalkulować, że jestem przeciwko PiS-owi albo za PiS-em. To tylko ewentualnie w drugiej turze. Tak. To na pewno się wtedy wydarzy w drugiej. Jan Strzeżek, Porozumienie, pamiętam, kiedy Jarosław Gowin rozpoczynał swoją przygodę na własny rachunek w partii Polska Razem wówczas. Też pamiętam. To na tej konwencji wypuszczono klip Kazika Staszewskiego ze słowami, które później Gowin powtarzał: nie należy do mafii, nie należy do sekty, jako nawiązanie do Platformy i PiS-u. Czy dzisiaj jest klimat, by ta piosenka Kazika wybrzmiała nieco szerzej w sercach i umysłach wyborców? Nie mam takiego wrażenia z bardzo prostej przyczyny. Znaczy, każdy kandydat obywatelski, żeby móc startować, móc przeprowadzić skuteczną kampanię, musi mieć kilka rzeczy. Musi mieć pieniądze, musi mieć struktury, no i musi mieć dobry wizerunek. Z tych trzech rzeczy Szymon Hołownia ma tylko tą ostatnią. To znaczy, on akurat, myślę, że jest jedną z niewielu osób wchodzących w życie publiczne, w życie polityczne, która jest doskonale przygotowana do debat, do wystąpień publicznych. To akurat z racji tego, że sam przez wiele lat pracował w mediach, ma doskonały ogląd, co robić, jak robić, żeby to wyglądało dobrze. Po drugie jest pytanie, czy ma pieniądze. Podejrzewam, że bardzo ciężko było mu zgromadzić sumę, która pozwoliłaby mu zrobić dużą kampanię wyborczą. Tutaj trzeba liczyć kwoty w kilku, no nawet kilkunastu milionach
złotych, a po trzecie rzecz najważniejsza, to znaczy może być świetny kandydat, może świetnie mówić, ale on musi dotrzeć do mieszkańców nie tylko w największych miastach, ale także w tych miasteczkach powiatowych, w gminach, a do tego niezbędne są struktury, to znaczy można się oszukiwać, że można poprowadzić kampanię bez struktur, ale koniec końców to spotkanie na przykład w Sieciechowie, w okolicach Kozienic, musi zrobić jakaś lokalna struktura, musi być człowiek, który zarezerwuje salkę, który przywita gości, który ściągnie i to wszystko zorganizuje. Czy to Szymon Hołownia ma? Nie wiem, czy uda mu się to zabrać? Nie sądzę, dlatego że to nie jest praca, którą da się zrobić w miesiąc czy dwa, to jest długi proces budowania struktur, a nawet jeśli Szymon Hołownia taką strukturę zbierze, to nie ma w najbliższym czasie żadnych wyborów, żeby tę siłę zgromadzoną przez siebie móc dalej pociągnąć. W 2015 roku, jak Paweł Kukiz 20%, 20%, fenomenalny wynik i de facto to bez struktur i bez wielkich pieniędzy. No, ale miał wokół siebie, znaczy, czy nie było tam wielkich pieniędzy, ale to też było nazwisko, które się inaczej kojarzyło, bo tak jak Szymon Hołownia jest kojarzony konkretnie z jedną stacją telewizyjną, no Paweł Kukiz nie kojarzył się z żadną stacją telewizyjną, znany był i raczej lubiany z tego, jaką muzykę tworzył, także sytuacja jest zupełnie inna, a poza tym Paweł Kukiz mógł budować wokół siebie jakieś zaplecze, dlatego że kilka miesięcy później miały być wybory parlamentarne. Teraz nawet jak Szymon Hołownia taką energię ludzi wokół siebie zbierze, to nie będzie miał żadnej możliwości, żeby ją spożytkować przez kolejne 3 lata. Miłosz Motyka, PSL. Paweł Kukiz dzisiaj należy do Koalicji Polskiej, którą tworzycie razem właśnie z Ludowcy plus Kukizowcy. Czy dzisiaj jest ten sam klimat, albo podobny klimat, podobna gleba do tego, by kandydat spoza dzisiejszego układu partyjnego potrafił szarpnąć się na 15-20%, a może coś więcej? Paweł Kukiz był chyba też innego formatu kandydatem w stosunku do Szymona Hołowni. Był kandydatem tak naprawdę takiego społecznego buntu, który wtedy narastał przed wyborami parlamentarnymi. Szymon Hołownia ma chyba zupełnie inną też retorykę, bardziej jednoczącą. Paweł Kukiz chciał dość agresywnie wejść w ten klinem pomiędzy PiS i Platformę. To mu się udało w wyborach prezydenckich, ale co pokazał późniejszy czas, no jednak bez struktur, bez też pewnego doświadczenia politycznego, chociaż Paweł Kukiz w porównaniu do Szymona Hołowni go miał, bo był radnym wojewódzkim, bez też usystematyzowanej polityki skierowanej na lata do konkretnych grup, nie da się funkcjonować w polityce i wolałbym, żeby więcej kandydatów było właśnie takich, którzy mają pewien dorobek i mają wizję znacznie dłuższą niż tylko i wyłącznie start w najbliższych wyborach, niż takich chwilowych kandydatów. Oczywiście z szacunkiem podchodzimy do każdego kandydata. Pamiętam styczeń minionego roku, wiosna Roberta Biedronia. Robert Biedroń miał ponad 10% w niektórych sondażach. Udało mi się wprowadzić też posłów do Parlamentu Europejskiego i też nie wolno było tego lekceważyć, tak? Też była to siła, która tak naprawdę powstała tylko kilka miesięcy przed wyborami, więc i tutaj wynik Szymona Hołowni może być bardzo dobry, ale to, co jest właśnie najistotniejsze, to są dwie kwestie. Przede wszystkim ta rozpoznawalność. Ludzie muszą zobaczyć kandydata nie tylko w telewizji, ale też między innymi w swoich lokalnych społecznościach. No i Hołownia odpowiada jeżdżę przy promocji książek, przy promocji swoich w wielkich miastach, tak, w wielkich miastach, gdy opowiadał o tym, co w tych książkach jest. Ja bym wolał, żeby kandydaci, a tak naprawdę dwóch kandydatów, tylko Władysław Kosiniak-Kamysz i Andrzej Duda w ostatnich 4-5 latach objechali tak naprawdę całą Polskę wzdłuż i wszerz, słuchając potrzeb i na tej podstawie pisząc program swój, więc widzę, że tego może Szymonowi Hołowni zabraknąć i chyba właśnie struktur, bo jak cię nie widzą w powiecie, w małej gminie, w najmniejszej miejscowości, nie jesteś warty głosu. No i to pokazały wybory w 2015 roku, wielu powtarzało. No jest Komorowski, jest Duda, no ale Dudy baner wisi. A podziela pan jego widzę pogląd Hołowni, że Polacy są zmęczeni dzisiaj? Na pewno, i to pokazały wybory. Pokazały czy na pewno? Pokazały, bo nigdy jeszcze chyba ani Lewica, ani PSL, ani Konfederacja w sumie nie miały tylu procent poparcia, ile właśnie w ostatnich wyborach. Tym bardziej, że widać, że nie ma już hegemona na opozycji. Platforma zawsze miała powyżej 30%, teraz nie dobiła, łącznie z Nowoczesną i Zjednoczoną Polską, do tego poziomu. Myślę, że też o rozbicie tego duopolu przez ostatnie lata, znaczy o to po prostu dbali, pracowali inni liderzy opozycji, Paweł Kukiz, Władysław Kosiniak-Kamysz i Lewica, pokazując, że no nie da się non-stop wybierać PiSu i Platformy i oczekiwać innych efektów. Natomiast ciekawe jest to pytanie, czy Magda Gessler wygrałaby wybory prezydenckie. Magda Gessler podobno bardzo dobrze gotuje. Słyszałem też, że pani Julia Przyłębska potrafi się specjalizować w gotowaniu obiadów prezesowi Kaczyńskiemu, więc może nie wybory prezydenckie, ale bardziej szef Trybunału Konstytucyjnego. Nie, no ale prezes, ale tak szukam. Nie, zastanawiam się, panie Magdalenie, dlatego że szukaliśmy, zastanawiając się, w trzeciej części będzie pytanie Roberta Lewandowskiego, kogoś, kto mógłby połączyć dzisiaj Polaków. Wie pan, tylko pytanie, czy rozpoznawalność, tylko czy zawsze jakaś osoba ma konkretne poglądy polityczne. No nie jest tak, że gdy się jest po prostu fajnym,
miłym i rozpoznawalnym, to na to nie podejmuje się żadnych decyzji. Polacy Trumpa, to przypadek Zeleńskiego to na Ukrainie, trochę nieporównywalne, zupełnie nieporównywalne, szczególnie jeśli chodzi o, Zeleńskiego, który nawet z tym libertariańskim przekazem dość mocno na Ukrainie szedł jeszcze w czasie prezydentury Petra Poroszenki. Nie wiem, no wie pan, no też pojawiają się takie złośliwie, jak już rozmawiałem, to głosy, że Szymon Hołownia jest tak naprawdę nie kandydatem jednoczącym, tylko kandydatem jednej stacji telewizyjnej i każda stacja powinna wystawić swojego kandydata, nie wiem, Polsat, Krzysztofa Ibisza, a może TVP, gdyby wystawiło Zenka Martyniuka, to w ogóle połączyłby Polaków, bo ma przecież najwyższą rozpoznawalność. No, ale czy na tym ma polegać prezydentura? Myślę, że nie. Pani poseł, jest klimat dzisiaj do tego, by spoza tej codziennej układanki partyjnej ktoś się wyrwał. A jeśli tak, to czego potrzebowałby ktoś taki, no oprócz pieniędzy i struktur i technicznych rzeczy, żeby się przebić, no i żeby Polacy zaufali, czy to Magdzie Gessler, czy to Szymonowi Hołowni? Znaczy, ja jestem zdania, że jednak, tak jak mój przedmówca, zgadzam się z tym, że żeby pełnić tę funkcję prezydenta, to trzeba być osobą związaną z polityką. I myślę, że Polacy no nie są. Znaczy, oczywiście dla fanów pewne rzeczy można rozważać, można o tym mówić, dywagować i tak dalej, ale do polityki trzeba podchodzić jednak bardzo serio, bo to polityka jest od tego, żeby zmieniać życie ludzi na lepsze. I ktoś, kto dobrze gotuje, z całym szacunkiem dla talentu i pracowitości pani Gessler, czy ktoś, kto dobrze kopie... Pewien show, pewien... To tak, ale to jest jednak coś innego. To są inne strefy życia, dlatego że politycy są od tego, żeby myśleć o przyszłości Polski, żeby znać historię, żeby projektować tę przyszłość, żeby zapoznawać i mieć doświadczenie także w rozmowie z ludźmi, jakby znaniu pewnych procedur. To wszystko jest potrzebne. Więc to pole kompetencji, które każdy polityk powinien mieć, a szczególnie prezydent, musi być bardzo szerokie i jednak związane z polityką. I nie sądzę, żeby Polacy mogli powiedzieć, znam Gessler z telewizji. W zasadzie Gessler była w każdym domu prawie w Polsce, moim zdaniem, bo oglądalność jest jej programów jest ogromna. Do tego właśnie pijemy. Bo czy Robert Lewandowski, kiedy strzela bramki, wszyscy się absolutnie cieszymy. Robert Lewandowski to co innego. Robert Lewandowski no też jest po prostu osobą, która strzela bramki. No trudno powiedzieć, gdyby Robert Lewandowski tutaj usiadł i gdybyśmy go zapytali o podstawowe kwestie dotyczące starzenia się społeczeństwa, dzietności, wzrostu gospodarczego, no to nie powiedziałby prawdopodobnie niczego, co by prawdopodobnie, no bo być może ma jakieś ukryte talenty. Ja tutaj nie chciałabym mu odbierać jego ewentualnych... Choć Magda Gessler tak jest chyba bardziej samodzielna z tego, co wygląda z tych programów, niż Andrzej Duda. Ale to może tak, to złośliwość rzeczywiście nie, duża. To fakt, to fakt. Ale inna sprawa jest taka, czy faktycznie trochę nie zmienia nam się struktura społeczeństwa i tego, w jaki sposób oddajemy głos, zwłaszcza w wyborach prezydenckich, gdzie są konkretne nazwiska z konkretną charyzmą lub bez tej charyzmy i gdzie głosujemy tak naprawdę już nie na szyld partyjny czy poglądy, ale często, takie mam wrażenie, na to, jak kto się uśmiecha, jak kto założy garnitur, czy jest przystojny, młody, energiczny, czy może już trochę bardziej, mówiąc kolokwialnie, zamula. No to panie redaktorze, wróćmy i do 2015 i wcześniej. Ja pamiętam kampanię w 2015 roku, Paweł Kukiz z fenomenalnym wynikiem, ale cała reszta kandydatów, która nie była stricte partyjnych, czyli Grzegorz Braun, Paweł Tanaj, no Jacek Wilk był wtedy z poparciem Kongresu Nowej Prawicy, ale wszyscy ci tacy kandydaci, którzy byli, ale to nie był Paweł Kukiz, a byli stosunkowo, nawet może twarze się przebijały, ale na pewno nie był tak popularny jak Paweł Kukiz, no nigdy nie osiągnął dobrego wyniku. I tutaj myślę, że będzie tak samo, to znaczy Szymon Hołownia, jeżeli będzie miał duże zaplecze finansowe, no bo myślę, że w tej chwili to struktury odpuszcza już tylko i wyłącznie pieniądze, muszą się zgadzać na kampanię, te pieniądze są potrzebne naprawdę potężne, no to osiągnie wynik przynajmniej 8-10%. Tylko że nawet jak on ten wynik zrobi, no to co dalej? To znaczy nie musiał czekać kolejne kilka lat za to, żeby po to, żeby jeszcze raz móc wystartować, czy jakoś się pokazać szerszej publiczności. No, w tym wypadku, z racji tego, że te wybory prezydenckie są bardzo niefortunnie ustawione w tym kalendarzu wyborczym, bo go zamykają, a nie otwierają, no to trochę utrudnia sprawę każdej nowej inicjatywie. Myślę, że mało kto teraz będzie startował po to, żeby się specjalnie wzmocnić, dlatego że to wszyscy ludzie zapomną za 3 lata, co było teraz. Wielu, muszę tylko na koniec powiedzieć, że pewnie tej części, że wielu porównuje Szymona Hołownię z Włodymirem Zeleńskim. No, różnica jest taka, że na Ukrainie mieliśmy do czynienia już z sytuacją zmęczenia całą klasą polityczną. To znaczy, gdyby Wakarczuk był jedynym kandydatem, też celebryta przecież, piosenkarz,
jedynym kandydatem opozycyjnym, to on pewnie zgarnąłby ten cały elektorat. Gdyby zamiast niego był ktoś inny związany z sceną celebrycką, to również, więc tam niezależnie kto i tak by wystartował, dobrze prowadzony, z biznesem, mającym spore zaplecze za plecami, czyli Gorem Kołomyjskim, no i tak by zgarnąłby swoje. Oczywiście. A czy w Polsce, myślę, że nie. Elektorat buntu istnieje, jak on jest duży, jak może przełożyć się ten bunt i gniew na klasę polityczną w Polsce, na wyniki wyborów w maju? O tym w trzeciej części dyskusji. Już teraz zapraszam, do zobaczenia za kilka minut.